Przed tygodniem zespół z Wrocławia pokazał się w Wałbrzychu z naprawdę dobrej strony. Mimo że Górnicy szybko odjechali i odskoczyli na wyraźne prowadzenie, to goście byli w stanie wygrać fragment meczu różnicą kilkunastu punktów i doprowadzić do wyrównania. Na finiszu minimalnie jednak lepsi okazali się zawodnicy Górnika. Drugie spotkanie miało dać nadzieję WKK na awans do drugiej rundy. Pierwsza kwarta potwierdziła, że to nie marzenia, a wręcz realna szansa. Wrocławianie bardzo dobrze bowiem rozpoczęli to spotkanie, grali skoncentrowani w obronie i ataku, wygrywali najważniejsze starcia na wszystkich pozycjach i co decydujące, po inauguracyjnych 10 minutach prowadzili we własnej hali 17-15 i wtedy nieoczekiwanie stanęli. Może zabrzmi to mało sportowo, ale ten mecz skończył się de facto już w drugiej kwarcie. W tej odsłonie zespół Górnika zagrał koncertowo w każdym elemencie, wygrał kwartę aż 25-10 i dobitnie pokazał, że przyjechał do Wrocławia po pewne zwycięstwo. Ci, którzy jeszcze mieli nadzieję na końcowy sukces, tu po przerwie zupełnie ją stracili. Perfekcyjna obrona Wałbrzyszan i kolejne ofensywne kary wymierzane w WKK spowodowały, że trzecia kwarta to kolejny nokaut. Górnik wygrał tę część 26-10. Ostatnia odsłona to oczekiwanie i jednych i drugich na końcowy rezultat. Najwięcej punktów dla gospodarzy 20 rzucił Dominik Rutkowski. Zabrakło jednak pozostałych liderów. Oni w drugim starciu z Górnikiem zagrali albo bardzo słabo, albo fatalnie. Wrocławianie więc szybko, bo na pierwszej rundzie i po najkrótszym scenariuszu, czyli dwóch meczach, kończą przygodę z fazą play-off. Choć nasza ekipa wicemistrzów Polski kolejny raz nie będzie występować na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, wciąż przecież trwa remont tego obiektu. Zespół cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wrocławskich fanów. Kibice czarnego sportu chcą być z Betardem Spartą na dobre i na złe i u siebie na wyjeździe. Podczas poniedziałkowego spotkania gwiazdy drużyny, sztab szkoleniowy, działacze mówili oficjalnie i w rozmowach kuluarowych o wszystkich interesujących kibiców aspektach. Podczas spotkania była możliwość zadania pytania żużlowcom, zrobienia sobie wspólnego zdjęcia oraz zdobycia autografu. Z tego wielu chętnie korzystało. Wrocławianie obecnie dbają o swoją formę sportową. Spotkanie z kibicami było krótkim przerywnikiem. Pogoda sprawia, że w kraju nie ma gdzie sparować, więc nasi żużlowcy jeździli ostatnio na Wyspach Brytyjskich. Ulegli tam angielskiemu Kings Lynn Stars 46-50. Był to pierwszy trening punktowany Spartan w tym sezonie. Na torze działo się wiele ciekawego, a o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecydował ostatni bieg zawodów. Na trzy biegi przed końcem spotkania Kings Lynn miało czteropunktową przewagę, którą nasi zniwelowali w dwóch kolejnych startach dzięki wygranym Tajskiego i Torresa. W ostatnim, 16. biegu Woźniak i Jędrzejak nie dali jednak rady gwiazdom i mecz zakończył się minimalną przegraną. Z pozytywów na pewno warto wymienić równe punktowanie całego zespołu oraz pierwsze przedsezonowe udane przetarcie całego zespołu z wymagającym rywalem. Warto pamiętać o słowach Piotra Barona, że najważniejszy nie jest wynik, ale optymalne przygotowanie drużyny do sezonu Ekstraligi. Deszczowa pogoda spowodowała, że nie dojdzie do zaplanowanego na dziś sparingu z Wandą Kraków. Zamiast meczu fani w Poznaniu będą mogli zobaczyć, jeśli pogoda pozwoli, trening Spartan. Zajęcia także w środę o 15. Z kolei w czwartek 24 marca i piątek 25 marca Betard zamierza pojechać dwa treningi punktowane z łotewskim Lokomotiv Daugav Pils. Początek obu spotkań w Poznaniu zaplanowany także na godzinę 15. Wrocławscy zawodnicy w ostatniej, 9. rundzie zdobyli 6 punktów na 12 możliwych. Zwycięstwa odnieśli Mariola Woźniak, Kacper Grela, Przemysław Piotrowski i Patrycja Szulc. O podsumowanie całego turnieju poprosiliśmy Artura Czyża. Jesteśmy po Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16 i 18. Nasi zawodnicy wrócili z jednym złotym medalem, Mariola Woźniak w grupie do lat 18, z dwoma czwartymi miejscami, Szymon Gumularz do lat 16 i Kamil Nowak do lat 18. Ogólnie liczyliśmy troszkę na więcej medali. Jeżeli chodzi o system współzawodnictwa sportowego młodzieży, to tutaj zdobyliśmy bardzo podobną liczbę punktów jak w ubiegłym roku, czyli 58. Prawdopodobnie jesteśmy teraz na pierwszym miejscu w klasyfikacji klubowej w Polsce. Do pełni szczęścia zabrakło większej liczby medali, mówi Czyż. Szczególnie szkoda tych czwartych miejsc, chyba najgorszych dla sportowca, dodaje. Jeżeli chodzi o dwa czwarte miejsca, to brakowało trochę szczęścia, trochę równej gry. Być może trochę więcej waleczności by się przydało w niektórych partiach.
ale no, muszę powiedzieć tutaj, że no, jest to miejsce poza podium. Na pewno najgorsze miejsce w turnieju, jakie może się zdarzyć. Zawodnicy doskonale sobie z tego zdają sprawę. Także no, myślę, że będą w przyszłych latach robić jeszcze więcej, żeby znaleźć się na pudle. Teraz święta, a po świętach kolejne starty. Plan szachiści mają bardzo ambitny. Najbliższym ważnym turniejem dla naszego klubu będą indywidualne mistrzostwa Polski mężczyzn i indywidualne mistrzostwa Polski kobiet, które będą rozgrywane w Poznaniu. Zaczynają się na koniec marca i potrwają przez pierwszy tydzień kwietnia. Tutaj w tych mistrzostwach będzie startowało 6 polonistów. W zawodach kobiet na 10 pań będzie startowało 4 z naszego klubu, a jeżeli chodzi o zawody mężczyzn, to 2. Będą to Mateusz Bartel i Dariusz Świercz, a jeżeli chodzi o kobiety, to Iweta Rejlich, Jolanta Zawadzka, która będzie bronić złota, Mariola Woźniak, juniorka, oraz Anna Iwanow. Więcej o szachach we Wrocławiu, między innymi na stronie wrocławskiej Polonii. Na razie ciężko mówić o nieco dalszej przyszłości. Wiadomo jedynie, że najbliższe starty nie odbędą się zgodnie ze wcześniejszym planem. Najbliższe zawody WLTA faktycznie są chwilowo wstrzymane. Szukamy nowego terenu, ponieważ z obecnym nie wiadomo jak będzie. Jest nowy zarządca toru, rozmowy jeszcze z nim trwają, jeśli chodzi o kontynuację w tym samym miejscu. Natomiast mamy jeszcze nowe lokalizacje, gdyby co postaramy się je wykorzystać i dokończyć sezon oczywiście w WLTA 2016, tak jak było to planowane. Może faktycznie wypaść jedna runda z kalendarza, ewentualnie będziemy próbowali ją nadrobić, tak jak miało to zresztą miejsce w poprzednim sezonie w styczniu przyszłego roku. Natomiast wszystko się okaże, myślę, że na dniach, w granicach tygodnia będzie już jasne, jak to będzie wyglądało ze strony nowego zarządcy, władz też PZMOT-u, ponieważ one też muszą się w tej kwestii wypowiedzieć. I będziemy kontynuowali, mam nadzieję, bez najmniejszego problemu sezon WLTA i WLR we Wrocławiu. Po świętach jednak na brak rajdowych emocji chwani narzekać nie będą. Przed nami nowe wyzwanie, zdradza Mikołaj Kwiatkowski. Nowe zawody planujemy, całkowicie nowy cykl zawodów szutrowych. Jest to po nawierzchni właśnie luźnej, czyli szutrowej, piasek, luźny szuter oraz beton. Mamy bardzo fajne miejsce, trasa blisko 4-kilometrowa. Podział specjalnie dla nowych zawodników na auta z klatkami, na auta bez klatek, także można i seryjnym autem wystartować. Ta trasa oczywiście będzie troszeczkę wtedy nieco krótsza, nieco wolniejsza, tak żeby było bezpiecznie. Jest to niedaleko od Wrocławia, miejscowość Rolantowice, tuż za Kobierzycami, 14 km dokładnie od Bielan Wrocławskich, także bardzo blisko. Niesamowicie fajny teren ze względu na to, że jest zróżnicowany jeśli chodzi o poziomy. Mamy tam 3 poziomy trasy ze względu na to, że to jest kopalnia piasku. Będziemy jeździć właśnie na tych 3 poziomach. Także nie tylko śliska nawierzchnia, ale i podjazdy i zjazdy. Szczegóły dotyczące nowego pomysłu już na nowej stronie internetowej. Wystarczy wejść na stronę wlrx.pl. Jest tam lista zapisów, jest tam formularz zgłoszeniowy. Mamy jeszcze parę wolnych miejsc, także można się zapisać. Obecnie już ta lista jest zapełniona od tygodnia. Mamy 60 uczestników, także dosyć dużo. Bardzo możliwe, że dopuścimy nawet do 100 załóg. Teren jest ogromny, także mamy taką możliwość. Koszt wpisowego to jest 150 zł dla aut bez klatek i 170 zł dla aut z klatkami. W dniu zawodów jest to troszeczkę nieco drożej, natomiast te kwoty, które podałem, są kwotami przelewowymi. To poznajmy nieco trasę. Na jakim dystansie odbędzie się szutrowa rywalizacja? Trasa dla aut z klatkami ma 3,6 km dokładnie w chwili obecnej. Zmiany mogą być tej trasy jeszcze ze względu na tą aurę, która w chwili obecnej panuje. Niestety deszcz nam nie pomaga przy tego typu imprezach. Czasami musimy troszeczkę korygować tą trasę. Będą 4 przejazdy dla aut z klatkami, dla aut bez klatek. Trasa dla aut bez klatek będzie w granicach 3 km i tak jak już wcześniej wspomniałem, 3,6 km dla aut
z klatkami. Szczegóły zmagań przypomnijmy na www.wlrx.pl. Organizatorzy nie ukrywają radości i zarazem zaskoczenia taką frekwencją. Ostatnie numery rozeszły się błyskawicznie. Cieszymy się bardzo, iż w szybszym tempie niż się spodziewaliśmy, 9 tysięcy, a więc limit wrocławskiego półmaratonu został osiągnięty na 3 miesiące przed imprezą. Nigdy we Wrocławiu tak dużo biegaczy nie było, ale już w tamte roczne 7 tysięcy pozwoliło nam przypuszczać, iż Wrocław tak naprawdę w ciągu 2 lat, a myślimy, że już może w tym roku przekroczy magiczną liczbę 10 tysięcy startujących. Na razie MCS nic nie mówi o puli ewentualnych dodatkowych numerów. Będzie to dopiero omawiane ze służbami, które będą zabezpieczać bieg. Do końca maja przewidywana jest natomiast możliwość przepisania numeru startowego od osób, które z udziału w biegu zrezygnują. Jedyną możliwością teraz dla wszystkich spóźnialskich to jest znalezienie osoby, która z różnych powodów, przede wszystkim z powodów czy to osobistych albo z powodów zdrowotnych, nie może wziąć udziału w naszym półmaratonie. I apelujemy, żeby wszystkie takie osoby zgłaszały się do nas, jak także inne osoby, czyli te, które chcą pobiec. My jesteśmy trochę takim bankiem pośrednictwa, więc bierzemy te osoby, parujemy i chcemy, żeby na miejsce osoby, która nie może z różnych przyczyn we wrocławskim półmaratonie pobiec, pobiegła ta osoba, która chce, a która nie zdążyła się jeszcze zapisać. Organizatorzy o tegorocznym półmaratonie już nie myślą. Do biegu większość bowiem przygotowana. Teraz czas na maraton i przyszłoroczne mistrzostwa weteranów w półmaratonie. Półmaraton to tak naprawdę impreza, do której jesteśmy już przygotowani. Trwają już przygotowania do następnych imprez, do maratonu wrocławskiego, ale my już wybiegamy w przyszłość, dlatego iż wrocławski maraton w 2017 roku będzie obchodził 35-lecia, więc będzie wielki jubileusz, plus dodatkowo bieg maratoński 35 będzie także mistrzostwem Europy, biegiem o Mistrzostwo Europy Weteranów, z czego się bardzo cieszymy, dlatego już do Wrocławia przyjedzie dodatkowe 2000 zawodników z całej Europy, przede wszystkim byłych zawodników, którzy będą chcieli się pościgać na wrocławskich ulicach o prym w Europie. Szczegóły dotyczące inicjatyw biegowych MCS-u na stronach internetowych Centrum. Czołowy polski szczypiornista spotkał się z młodymi zawodniczkami i zawodnikami wrocławskich klubów sportowych. W zajęciach uczestniczyli m.in. przedstawiciele UKS-u Handball 28 i jedynego we Wrocławiu klubu zajmującego się nauczaniem piłki ręcznej wśród dziewcząt. Trening motywacyjny organizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-społecznej Poczuj Dumę. Dziewczyny tutaj pod ręką trenerów na pewno mają ciekawe zajęcia piłki ręcznej i umiejętności już posiadają. Ja tutaj na tym spotkaniu powiedziałem, że też mniej więcej w tym samym wieku zaczynałem i myślę, że nie poruszałem się w ten sposób jak one w tym wieku, także jest to fajne. Kampania Poczuj Dumę pokazuje i promuje ludzi, wydarzenia, inicjatywy oraz organizacje, z których każdy Polak może być dumny. Ambasadorami kampanii poza Kamilem Syprzakiem są też Sławomir Szmal i Karol Bielecki. Zapytano się mojej osoby, czy miałbym ochotę się tutaj zjawić, chociaż na tak krótką chwilę. Ja jestem jak najbardziej za takimi akcjami. Cieszy mnie możliwość, pomimo tego, że jestem może już nie traktowany jako młody zawodnik, ale jestem jeszcze tak naprawdę młodym zawodnikiem i fajnie spotkać się z młodymi adeptami piłki ręcznej i przekazać im kilka cennych informacji, które ja już sam uzyskałem. Kamil Syprzak udowadnia, że talent poparty wytrwałością i pracą prowadzi na szczyt, a patriotyzm to ważna motywacja. Swoim charakterem i postawą daje nam powody do dumy. Niestety kiedyś aż dużo takich akcji nie było. Akcji w ogóle promowania ojczyzny i pod takim hasłem jak Poczuj Dumę, jakie tutaj nam towarzyszy właśnie przy tym spotkaniu. Niestety nie miałem aż takiej możliwości, dlatego też powtórzę się, że cieszy sam fakt, że mogę brać udział w takiej akcji i przekazywać swoją wiedzę i na ten temat, na temat patriotyzmu i rzeczy, które gdzieś tutaj wokół tego krążą. Akcja organizowana jest w całym kraju. Pierwszym rywalem wrocławianek w drodze do medali Mistrzostw Polski będzie AZS Lublin. Ślęza jest faworytem, bo do play-off przystąpi z trzeciej pozycji. Ogólnie na pewno jesteśmy zadowoleni z trzeciego miejsca i myślę, że jest to dobry wynik.
Prawda jest też taka, że podczas rundy zasadniczej miałyśmy kilka porażek, których się nie spodziewałyśmy, więc nie wiem, jak nasza pozycja by wyglądała, gdybyśmy zwyciężyły w tych spotkaniach. Czy jesteśmy zadowolone, że Lublin... Nie mamy wyjścia, będziemy grać przeciwko dziewczynom i do tych spotkań musimy się przygotować jak najlepiej. Tak też robimy. Myślę, że zastanawianie się nad tym, czy chciałbyśmy grać z nimi, czy nie, już w tej chwili nie ma najmniejszego sensu. Jesteśmy postawione przed faktem i będziemy walczyć o to, żeby awansować do czwórki. Nie do końca, z miejsca na koniec sezonu regularnego jest zadowolony trener Ślęzy. Teraz czas o tym sezonie zasadniczym zapomnieć, pora na najważniejszą część ligi. Jest trzecie miejsce w lidze. To jest w porównaniu dosyć dobry wynik, tylko na pewno mogliśmy być i wyżej. Oczywiście trzecie miejsce jest dobre na pierwszy playoff, a dalej to już nie masz przewagi swojego boiska teoretycznego. Także, ale każdy ma szansę, to wszystko się zaczyna od zera i ten, czy siódmy, czy ósmy zawsze ma szansę. Oczywiście ósmy może być w tej lidze, nie ma szans, ale reszta każda drużyna ma swoje szanse, także to jest sprawa otwarta. Przygotujemy się, myślę, że jakościowo dosyć dobrze nam to wszystko wychodzi, już wszystkie zawodniczki wrócili do zdrowia. Zespołu z Lubina absolutnie nie można lekceważyć, AZS to kolektyw, mówi Krężel. Ich największą siłą jest to, że one tworzą drużynę i one grają razem. Wiadomo, że mają swoje liderki, ale niekoniecznie musi być tak, że to one będą punktować najbardziej w tych meczach. Także myślę, że powinniśmy skupić się na własnej grze i starać się narzucić własny rytm gry i w ten sposób im sprawiać problem, a nie zastanawiać się, jak my możemy wyeliminować ich potencjalne zagrożenie. Oczywiście musimy się przygotować do tych spotkań i przystąpić do nich skoncentrowane. Natomiast myślę, że przystępując do spotkania i narzucając własny rytm gry, wtedy będzie nam się grało łatwiej. Kluczem do sukcesu zespołem z Lublina jest umiejętne radzenie sobie z ich dobrą defensywą. Lublin agresywnie broni. Musimy sami agresywnie też bronić, być przygotowanymi na to w obronę. Każda zagrywka musi być przygotowana według ich obrony i według naszych lepszych stron, lepszych naszych stron, każdej zawodniczki indywidualnie. Pierwszy mecz w środę w hali AWF-u w spotkaniu mają wystąpić wszystkie zgłoszone przez Ślęzę zawodniczki.